Tomasz Zakwinu teraz wie. Księdza arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu został metropolitą krakowskim. Michał Kogut z Lamanczy, a Tomasz z Akwinu. Mówili do niego ci, którzy byli na tej uroczystości, chociażby ksiądz kardynał Zenon Gorcholewski. Chciałbym może te słowa też zacytować i tego życzyć księdzu arcybiskupowi. Mówił ksiądz kardynał Gorcholewski: życzę, byś miał odwagę zawsze realizować to, co się rodzi na modlitwie. Niech twoją siłą, podobnie jak świętego Jana Pawła II, będzie Bóg. Niech twoją siłą będzie zakorzenienie w Bogu. Niech to będzie źródłem światła dla ciebie, źródłem mocy, odwagi i radości. Niech Bóg sprawi, by twoja praca przyniosła jak najwspanialsze owoce dla dobra archidiecezji krakowskiej, dla dobra Kościoła w Polsce, dla dobra Polski, Kościoła powszechnego i ludzkości. Twoją siłą niech będzie Bóg, wtedy twoja praca będzie owocna. Znając cię tyle lat, jestem przekonany, że tak jest i tak będzie. Oto się gorąco modlę, życzył kardynał Zenon Gorcholewski. I myślę, my jako rodzina Radia Maria pod tym się podpisujemy i jeszcze o modlitwie zapewniamy. Niezwykłym karem, już 35 lat więzień do śmierci synowie, w marcu 35, marcu pamięci 10 lat do momentu, gdy synowie umarli. 15 marca. 15 marca, nie. Tak, 15 marca. Co wcześniej weszło chyba, ile miała? 57 plus 7? 60 kilka lat. Tak, no, coś może być zrobić. Moja mama ma miesiączek 50. W ten sposób. Rok jest rodzinną chorobą. 28 osób. Babcia, dziadek, ciotki, z wyjątkiem kobiet, które się wprowadzają z zewnątrz do naszej rodziny. Aniołowie to są w niebie.